W tym roku konwencja naszego sąsiedzkiego spotkania jest odmienna od zeszłorocznej. W zeszłym roku bawiliśmy się przy muzyce Szanty, był koncert pod wieżą przy kościele parafialnym w Żeliszczewie. W tym roku postanowiliśmy, aby ta impreza była imprezą rozrywkową, przede wszystkim skierowaną do starszego pokolenia naszych mieszkańców. Dlatego rozpoczęliśmy z zespołem kaszubskim Plesta, z panem Roszmanem. W tej chwili za naszymi plecami gra już zespół rozrywkowy dla młodszych mieszkańców naszej wsi, ale jeszcze będzie element taki, ponieważ wśród naszych gości jest ksiądz Roman Skwiercz, który za chwileczkę, jak nam powiedział, da się namówić, żeby tutaj kilka słów do mieszkańców Żeliszczewa, z którymi niegdyś był związany jako wikariusz naszej parafii, kilka słów do mieszkańców naszej wsi tutaj wygłosi. Znaczy, no, przede wszystkim spotkanie sąsiedzkie ma budować nasze więzi lokalne. W ostatnim czasie coraz mniej mamy takich możliwości, aby się spotykać, aby wychodzić do kogoś, każdy zamyka się w swoim ogródku. Natomiast no, my chcemy przynajmniej ten raz w roku wyciągnąć ludzi, żeby właśnie móc się poznać, móc zobaczyć sąsiada, móc uścisnąć sobie rękę, wymienić kilka ciepłych słów. No ale sąsiedzi, no to również dzieci sąsiadów i rodzice sąsiadów. Dlatego spotykamy się tutaj całymi rodzinami. Za moimi plecami widać właśnie place zabaw, na których dzieciaki mogą sobie poskakać. Obok jest malowanie twarzy dla dzieci. Jest wata cukrowa dla każdego dzieciaka. Gratis tutaj od naszego stowarzyszenia. Wiedzieliśmy, że trzeba coś dać od siebie. Jest miejsce, piaskownica, plac zabaw. Także myślę, że rodzice spokojnie mogą się pobawić, spędzić czas właśnie z sąsiadami, poznać nowych sąsiadów. W tym czasie dzieci są bezpieczne, bawią się w okolicy. Teren mamy ogrodzony, niby w centrum wsi, ale jednak na uboczu, więc mam nadzieję, że jest bezpiecznie i wszyscy się dobrze bawią. Dzisiejszy Dzień Sąsiada nie byłby możliwy do zrealizowania, gdyby nie grant, który otrzymaliśmy od gminy Puck. I tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni gminie Puck za to, że udzieliła nam takiego grantu. Jak również sponsorzy, państwo Stelmasiewiczowie z Gdańska, którzy od kilku lat już organizują właśnie obchody Dni Sąsiada w Gdańsku w Oliwie. Jak również Bank Spółdzielczy w Pucku tutaj wsparł naszą organizację i również Salon Place z Pucka. No właśnie, proszę mi powiedzieć, te Dni Sąsiada na terenie Trójmiasta, jak one się tam odbywają, porównując tutaj na terenie naszej gminy? Znaczy, na terenie Trójmiasta są to również spotkania sąsiedzkie, gdzie sąsiedzi spotykają się i biesiadują ze sobą. Są to biesiady w różny sposób animowane, z jakimś wątkiem artystycznym. Natomiast myślę, że w skali dużego miasta takie sąsiedzkie spotkanie w jednej dzielnicy ma dużo, mimo że spotyka się tam więcej osób niż u nas, ma dużo mniejsze znaczenie społeczne niż właśnie w naszej wsi, w naszym Żeliszczewie. Czyli trafiliśmy w dziesiątkę tym programem, Nie wiemy, to my tego nie będziemy oceniać, my się cieszymy, że jest za mną tłum sąsiadów. Zobaczymy, chcielibyśmy ten projekt rozwijać w kolejnych latach, żeby przynajmniej raz w roku właśnie taki Dzień Sąsiada się odbył w różnej konwencji. To nie jest powiedziane, że za rok również będziemy w formie festynowej, w formie zabawowej tutaj się bawić. Być może będzie inna forma koncertowa, nie wiemy, co nam jeszcze strzeli do głowy. Chcieliśmy pokazać, że wszystkie nasze miejsca w Żeliszczewie są przepiękne. Stąd powstał pomysł na Żeliszczewo w kwiatach. Ja trochę tak z zamiłowania jestem takim kwiaciarzem, zielarzem, więc pewnie gdzieś początek było w tych moich zainteresowaniach. Ale ponieważ szereg takich konkursów odbywa się w okolicy, więc stwierdziliśmy, dlaczego nie pochwalić się tym, co się dzieje w Żeliszczewie. Do konkursu zgłosiło nam się 11 osób. Te osoby miały różną wersję. Mogły zgłosić balkon, mogły zgłosić ogród, działkę, na przykład taras. Wszystko to miało być po prostu spójne. I wygrały faktycznie takie kompozycje, które po pierwsze nas zachwyciły, nas jury, po drugie były faktycznie przepiękne i bardzo spójne, bardzo takie estetyczne. No i tyle. Chwalimy się tym, co mamy w Żeliszczewie, co jest ładne po prostu. Mówiła Pani podczas rozdawania nagród, że za rok już będzie więcej osób niż w tym roku. Tak, bo takie właśnie już propozycje i takie już właśnie zgłoszenia otrzymujemy, że część Żeliszczewian po prostu gdzieś umknął trochę ten termin zgłoszeń. Część Żeliszczewian gdzieś tam trochę, powiedzmy, przespała albo stwierdziła, że przecież moje nie jest takie fajne. Okazuje się, że to, co jest najbliżej nas, jest po
po prostu śliczne i trzeba się tym chwalić. Zaapelujmy do mieszkańców na przyszły rok, że bardzo zachęcamy, żeby nie było 11, tylko 111. 111, więc zachęcamy wszystkich mieszkańców Żeliszczewa, a kto wie, może i okolic, bo w zasadzie konkurs, co prawda w tym roku skierowany był faktycznie tylko do Żeliszczewian, natomiast myślę, że w przyszłym roku chyba troszkę rozszerzymy tą edycję, po to, żeby chwalić się tym, co mamy fajnego, co mamy przepięknego, co jest warte. Myślę, jak mam zdobyć się każdą noc, każdy dzień z moją marzą spędzać sen. Każdą noc, każdy dzień twym uśmiechem cieszyć się. Ciemną noc, ciemną noc, po cichutku się wsunę, pod mój koc, pod mój koc. A będzie to, będzie to, będzie to, lekcja miłości, ta pierwsza lekcja miłości mej, mej. A będzie to, będzie to, będzie to, lekcja miłości, ta pierwsza lekcja miłości mej, mej, mej. Dziewczyno, dalej muszę tak zabawić się. Pani Marylo, czym jest dla Pani Dzień Sąsiada? Imprezą, której integruje się całe Żeliszczewo. No właśnie, widzimy dzisiaj bardzo dużą integrację mieszkańców Żeliszczewa. A czy takie formy spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu są dobrą formą? Tak, bardzo dobrą formą. Ludzie przynajmniej teraz w tej chwili rozmawiają sami ze sobą, nie rozmawiają przez komputery.
nie komunikują się telefonami, tylko po prostu komunikują się między sobą. No właśnie, jest Pani wieloletnim pracownikiem Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Płock, jest Pani klubową tutaj właśnie tutejszego Domu Kultury. Proszę mi powiedzieć, mieszkańcy nie tylko w Domu Kultury, ale właśnie i tutaj spotykają się, tak jak Pani powiedziała, są zadowoleni chyba z takich form, że dzisiaj właśnie to taki dzień właśnie sąsiedzki. Tak, są zadowoleni z tego, ale też wolą intymność. Wolą jak, robi się ciemno, robi się troszeczkę, jak to się mówi, intymniej, że jeden sąsiad drugiego sąsiada i nie widzi, co robi. No właśnie, a jak Pani sąsiedzi? Są tutaj obecni? Mam nadzieję, że tak. Jeszcze nie zauważyłam, ale moi najbliżsi przyjaciele są i jestem z tego bardzo zadowolona. No właśnie, a czym jest dla Pani Dzień Sąsiada? Wspaniałą imprezą. A sąsiedzi są? W tej chwili moi tu są, tak. I co oni na to? Rozmawialiście o tym może święcie dzisiaj? Jeszcze nie, może jutro. Jutro na pewno będziemy to komentować. I pozytywnie, sądzę. A w tamtym roku, bo to już druga edycja, prawda? Komentowaliście już może? Ja w tej chwili jestem pierwszy raz na tej imprezie. Wyciągnięta przez moją sąsiadkę. No i chyba jest fajnie. No właśnie, sąsiedzi wyciągają na takie imprezy. I proszę mi powiedzieć, niech Pani mi powie jeszcze, może tutaj Pani najpierw zadam pytanie. Czy warto było? Na pewno warto było i nie żałuję. Pomimo, że już się robi trochę chłodno, ale nie żałuję, na pewno. Czy już tańce były? Jeszcze nie, ale będą na pewno. No właśnie, Pani Maryla, tańce były? No były malutkie tańce, ale myślę, że po prostu późniejszy termin jeszcze będzie. W tej chwili jestem, jak to się mówi, jeszcze w obowiązkach, ale później na pewno się rozkręci. No właśnie, wiemy, że również jest Pani przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich na terenie miasta Żeliszczewo. Proszę mi powiedzieć, dzisiaj również pomagacie. W jaki sposób? Pomagamy. Organizujemy w formie poczęstunku. Jest ciasto, kawa, jest pyszna grochówka, jest chleb ze smalcem, co przygotowało koło gospodyń. I też jesteśmy wdzięczni za pomoc narodowej całego koło gospodyń. Wszystkim paniom dziękuję bardzo za to, że one po prostu w tym uczestniczyły. I jestem zadowolona, bo jest to też pełna integracja, jak to się mówi, wszystkich pań z koła gospodyń. A niech Pani mi powie, czym jest dla Pani święto sąsiada? No myślę, że naprawdę jest wspaniałą zabawą, tak? No bo możemy naprawdę tutaj poznać tych sąsiadów, tak? I wspólnie spędzać czas. To jest bardzo fajna rzecz. Czy zna Pani dobrze swoich sąsiadów? Na mojej ulicy bardzo dobrze. Bardzo dobrze współpracujemy ze sobą. Też organizujemy sobie razem gryle, tak jakieś spotkania. Także bardzo fajna jest atmosfera na mojej ulicy. No z dalszych sąsiadów to jest właśnie taka impreza, że możemy teraz wykorzystać ten czas. No właśnie, wykorzystać ten czas i bardzo widać integracyjnie. Czy były już dzisiaj tańce? Tak, oczywiście, że były. Czy nie za późna pora jak na taką imprezę? Nie, myślę, że nie. Widać jest, że mimo, że jest już ciemno, bardzo fajnie ludzie się bawią. To chyba nie przeszkadza. Tak jak niektórzy mówią, im ciemniej, tym przyjemniej. Niektórzy mieszkańcy Żeliszczewa mówią, że takie imprezy tego typu powinny odbywać się częściej. Mi się wydaje, że tak, że to jest bardzo fajny pomysł i że tak powinno być, tak? Bo to jest bardzo fajna rzecz. A pan sołtys rozmawiał z nami i mówił o takim pomyśle i zapytam panią, co pani myśli na taki temat, żeby tutaj właśnie w tym miejscu odbył się Sylwester, gminny Sylwester. Słyszałam o tym pomyśle i myślę, że nie wiem, czy to udałoby się, bo to jednak jest pora taka dosyć chłodna, ale spróbować można, czemu nie? A czy pani chciałaby uczestniczyć w takiej imprezie? Na pewno po 12 bym przyszła, to na pewno. Myślę, że będzie to w ogóle wspaniała impreza z tego względu, że jest to pierwsza impreza w Żeliszczewie i bardzo dużo osób spędza tą imprezę w domach i myślę, że przed 12 na pewno bardzo dużo osób tu przyjdzie, nawet z samej ciekawości i z tego, żeby pożyczyć sobie wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję panią ślicznie. Rozmawialiśmy ze sąsiadkami z Żeliszczewa. Dziękujemy. O. No, witamy i zapraszamy wszystkich serdecznie. No właśnie, panie sołtysie, bardzo hucznie dzisiaj. Tak jest, do pierwszej się będziemy bawić, także ci, co jeszcze nie doszli, niech żałują. Widzieliśmy przed chwilą, że pan też bardzo dobrze się bawił, bo również pan tańczył. Piotrze, tańczyć tańcami. Nie? Tańce tańcami. Proszę mi powiedzieć, dobra dzisiaj frekwencja? No, mogło być więcej, no ale nie oszukujmy się, dosyć tyle osób przyszło, mamy wrzesień, także myślę, że jest okej. To teraz konkretne moje pytanie. Kim jest dla pana sąsiad?
Sąsiad? No z Liszewo, to jest całe sąsiedztwo, także to są wszyscy nasi ludzie. No właśnie, ale pan jako sołtys ma bardzo chyba dużo bliskich sąsiadów. No muszę wszystkich znać, taka fucha. Taka fucha, a zna pan wszystkich? Staram się. Myślę, że 90% już bym wymienił z imienia i nazwiska. No to rewelacyjnie, dziękuję ślicznie. Dzięki wasze. Czym jest dla pani sąsiad? Czy dla mnie jest sąsiad? No ja nie wiem, dla mnie sąsiad. Najlepszy przyjaciel. Najlepszy przyjaciel. Jesteśmy były sąsiadki, które mieszkałyśmy kiedyś na jednej ulicy, teraz mieszkamy osobno i zawsze się spotykamy. Nigdy się nie kłócimy. Nigdy się nie kłócimy. Nigdy nie będę się pokłócona. Ale teraz już nie mieszkacie panie. Nie. Ale jej rodzina mieszka jeszcze na naszej ulicy. Cały czas jesteśmy w zgodzie. No właśnie, ale ma pani innych sąsiadów teraz. I tak? Kim jest dla pani właśnie sąsiad? Następny to jest sołtys. Mój sąsiad jest sołtysem. O, ale trafiliśmy. No to naprawdę. No to musimy z panią troszeczkę dłużej porozmawiać. Szanowni państwo, troszeczkę ten wywiad się przeciągnie, no ale no niestety, mamy prawdziwą sąsiadkę, pana sołtysa. No właśnie, jak się mieszka z takim sąsiadem jak sołtys? No bardzo dobrze. Sołtys to jest kolega mojego syna, który razem chodził do jednej klasy. Także ma 32 lata. Jest. Znaczy ja pracuję też w szkole. I znaczy oni chodzili do szkoły, jak ja jeszcze no, pracowałam, nie? No właśnie, a czy to prawda, że sołtys często kosi trawę? No, sołtys kosi trawę, tak. A żona jego szczególnie. Bardziej żona niż sołtys. Czyli to właśnie, no, to chcieliśmy usłyszeć, czyli jednak żona. Jednak żona, tak, bardziej tak. Ale sąsiedzi to widzą. Tak, sąsiedzi widzą, tak. No właśnie, a dla pani kim jest sąsiad? Dla mnie sąsiad? Ja nie wiem, co ja mam. Kolega, przyjaciel. Przyjaciel, kolega, no właśnie, to taka chyba ważna osoba, prawda? No ważna, bo pilnuje mojego domu naokoło, jak mnie nie ma. No. Czyli jest pomocny. No, jest pomocny. Czyli można powiedzieć, że sąsiad to pomocny, przyjazny, ale to też taki przyjaciel, jak pani mówi. No, przyjacielski, no. Taka impreza na terenie miejscowości Żoliszczewo. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. W końcu coś się dzieje, jak mamy młodego sołtysa. No to też miło usłyszeć, no właśnie. Proszę mi powiedzieć, czy takie imprezy tego typu tutaj, jak tutaj teraz ta impreza, powinny odbywać się częściej? No tak. Na pewno tak. I by wioska była zadowolona, na pewno. Czy tańczyła już dzisiaj pani? Nie, bo ja niedawno przyszłam. Aha, czyli będą jeszcze tańce? No będą, no pewno. A pani sąsiadka? Tańczyła pani? Nie. Ale w tamtym roku widzieliśmy panią, bardzo mocno pani tańczyła. Ja? No tak. Nie, niemożliwe. No kamera zarejestrowała. Nie, chyba nie, to nie ja. No chyba tak, no nie chcę nam oczywiście pani zdradzić tajemnicy, ale oczywiście szanujemy prywatność, ale pani tańczyła. No oczywiście, tak. Trzeba tańczyć tak. Na takich imprezach, no i trzeba się bawić. No to są takie imprezy, żeby było wesoło, żeby się wszyscy bawili. Niech pani jeszcze nam zdradzi, oprócz tego, że to jest miły, dobry człowiek, ten sąsiad, czyli sołtys tutaj, co jeszcze pani by powiedziała o swoich sąsiadach? O naszych sąsiadach? Bardzo pozytywnie, bo wszystkich szanuję i naprawdę są wspaniali ludzie. Dziękuję panią ślicznie. Rozmawialiśmy ze sąsiadkami z Żoliszczewa. No. Ja mam takie pytanie. Kim jest dla pani sąsiad? Moi sąsiedzi są mi troszeczkę obcy, bo bardzo dużo czasu spędzam w domu, a nie jestem stąd, bo jestem z Wejherowa i mam integrację z koleżankami z pracy. Aha, rozumiem. A dla pani właśnie kim jest sąsiad? No mi tutaj ci sąsiedzi też są obcy, bo ja też nie jestem stąd. Aha, rozumiem, ale tak na co dzień, no jesteście państwo nie stąd, ale tak ogólnie, na co dzień, kim jest ten sąsiad? No osobą znajomą na pewno, tak? Codziennie go mijamy, więc no zawsze ten uśmiech się pojawia na twarzy, tak? Więc wypadałoby się przywitać oczywiście, no bo to są osoby, które najczęściej spotykamy wychodząc do pracy czy wracając ze spaceru, tak? Czy... Osobą bliską są nam sąsiedzi. No właśnie, na temat właśnie tej bliskości. Sąsiad jest bliską osobą, a dla pani też tak jest? Tak. I też, no nie wiem, może odwiedza pani czasami sąsiada? No oczywiście, ja mieszkam w bloku, więc wie pan, no, mijamy się przez cały czas, jak czegoś zabraknie, chodzi się pożyczyć, tak? I no, kawki, nie kawki, także... Czyli są też kawki? Tak.
Są to też z nami mieszkanki Żoliszczewa. A dla pani kim jest sąsiad? Kimś, kogo tutaj w tym rejonie się zna od, jak to się mówi, od dziecka. Zna się od małego, wie się, gdzie kto mieszka, wie, jakie są przyzwyczajenia, jakie, jak to się mówi, zalety, wady. Kimś takim jest sąsiad dla nas. A dla pani kim jest sąsiad? Moja sąsiadka? Posła córka. Nie, mama, słuchaj, kim dla ciebie jest sąsiad? To kimś, kogo ty znasz od bardzo dawna i się odwiedzacie i możecie na sobie polegać. No właśnie, a proszę mi powiedziała pani, że właśnie jest to osoba ważna. Czy mieszkańcy Żoliszczewa to są taka wielka jedna rodzina sąsiedzka? Nie, no tak można powiedzieć. Nie. To znaczy nie zna się tu wszystkich, nie wie się, jakie są stosunki między innymi. Ale kiedyś jak to była mniejsza miejscowość, no to wtedy... Wszyscy się znali, nie? Po prostu się wszyscy znali, się odwiedzali, przede wszystkim sobie pomagali. Tak to było kiedyś. O, nie ma tego, jak było kiedyś. W dzisiejszych czasach internet, modne Facebooki i tak dalej, ale nie to, co kiedyś, że właśnie sąsiad sąsiada odwiedzał, kawka, tylko teraz, no właśnie, komunikacja internetowa. Czy to jednak według pani jest dobre? Czy jednak lepiej forma taka jak dzisiaj na przykład, że możemy spędzić czas razem? No to znaczy dla nas ta forma tutaj jest akurat dobra, bo my akurat może nie jesteśmy takimi fanami tam internetu, czy tam telefonów komórkowych, ale już nasze dzieci chyba tak nie uważają. Uważają, że po prostu jest inny świat, że takie spotkania jak tutaj, o to tam może godzinę, dwie, ale... A czy słyszały pani o takim pomyśle tutaj sołtysa, żeby odbył się tutaj właśnie na tym, w tym miejscu również Sylwester? No nie, powiem, że nie słyszę. A jakby pani się dowiedziała o takim czymś, czy to byłaby dobra forma, no nie wiem, spędzenia uczczenia Nowego Roku? Byłaby to forma tutaj, która tu nastąpi pierwszy raz, więc trzeba by się było przekonać. A czy to wypadnie dobrze, czy źle, czy to się będzie podobało ludziom, no to... No, to trzeba zapytać po tej imprezie. Dziękuję panią ślicznie. Rozmawialiśmy z mieszkankami Żoliszczewa, a tak naprawdę z sąsiadkami Żoliszczewa. Dziękuję ślicznie. Zaczynam to co żyć, piękna doskona, tej nocy chcę zrobić. Co to jest za dziewczyna, czy ktoś podpowie mi? Nie ciało se wygina, miodna lina. I nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się powstrzymać, miodna lina. Co to jest za dziewczyna, czy ktoś podpowie mi? Nie ciało se wygina, miodna lina. I nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się powstrzymać, miodna lina.